RadioWnet a gościem poranka wnet jest pan Grzegorz Długi, poseł wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Ruch Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj Sejm rozpoczął swoje obrady od minuty ciszy, od cichego wspomnienia świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie artykuł cisza ponad podziałami i pytanie. Znaleźliśmy się w momencie przełomowym od zachowania poszczególnych polityków, zarówno tych najważniejszych, jak i zasiadających w ostatnich rzędach ław poselskich. Ich taktów, wyczucia i powściągliwości zależy, czy będzie możliwe zabliźnienie się ran po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Ty, czy też realny stanie się scenariusz jeszcze brutalniejszej wojny politycznej. Panie pośle, jak to będzie? Ja myślę, że będzie tak jak zawsze, to znaczy... Zgodnie z naszymi tradycjami, obyczajami i przez jakiś czas e, większość e, polityków, bo publicyści niektórzy już, e, że tak powiem zaprzestali, a większość polityków zaprzestanie też e, tej powściągliwości i zacznie się niestety jadka jak zawsze. E, nie widzę powodu, który miałby, e, mógłby się przyczynić do tego, aby było inaczej. Temperatura sporów w Polsce jest tak wysoka, że tragiczne wydarzenia takie jak zamordowanie prezydenta Adamowicza tylko na jakiś czas mogą spowodować jakiś tam, nawet nie powiem, aby to było uspokojenie, powstrzymanie pewnych komentarzy. Także nie wspomniałem się zbyt wiele. Zresztą, jeżeli ktoś miał ten czas i, i posłuchał wystąpienia pana przewodniczącego Schetyny wczoraj. W związku z tą minutą ciszy, no to, to nie było takie nazwijmy to neutralne wystąpienie, e, e, kojące e, ten nasz, no, nazwę to, niepokój, e, który mamy wszyscy w związku z tą, z tą śmiercią. E, to był jednak też e, według mnie element gry. E, były takie momenty, kiedy no, czułem gdzieś tam e, w sobie, że to chyba mógł. Mógł pewnymi rzeczami poczekać, no ale uznaliśmy, że to nie jest odpowiedni moment, aby, aby reagować. Czyli scenariusz jeszcze brutalniejszej wojny politycznej wydaje się panu taki ty, tym scenariuszem, który będzie nam towarzyszył w czasie, w, czasie 2000, w 2019 roku. Ja się głęboko obawiam, że w tej chwili gdzieś tam w gabinetach siedzą różne sztaby mądrolińskich którzy no, mówią, zastanawiają się, w jaki sposób te, te tragiczne wydarzenia wpleść w ich agendę polityczną. I idę o zakład, że prezydent Adamowicz w taki czynny sposób będzie na politycznych plakatach i będzie wykorzystywany dla naszej politycznej Poli naszego politycznego sporu. To jest przykre, ale coś zrobić, no, trzeba z tym żyć. Po minucie ciszy Sejm przystąpił do debaty budżetowej, czasami nazywanej najważniejszą debatą, debatą w roku. 241 posłów głosowało za przyjęciem ustawy budżetowej, 192 było przeciw. Pan należał do której grupy? Ja głosowałem przeciw. Nasze stanowisko jest tutaj, no, chciałbym powiedzieć tradycyjne, ale. Aby być ścisłym, każdego roku głosowaliśmy przeciwko budżetowi przygotowanemu przez rząd, a to z tego prostego względu, że te budżety, ten też, ten obecny jest pod tym względem taki sam, no nie zawierają tych postulatów, o których my mówimy, więc trudno, abyśmy go popierali. Budżet w obecnej sytuacji uważamy, że. Znaczy najpierw trzeba powiedzieć tak. Oczywiście, że on jest lepszy niż rok temu, lepszy, jeszcze lepszy niż dwa lata temu i tak dalej. To jest prawda. Tylko to, że on idzie w właściwym kierunku, nie oznacza, że już jest dobry. On jest lepszy od poprzednich, ale jeszcze nie jest dobry. Głównym problemem jest, i to jest najprostsze w krytyce tego budżetu, głównym problemem jest to, że Zaplanowano deficyt budżetowy. Oczywiście dobrze, że ten deficyt jest mniejszy niż w ubiegłym roku, znacząco mniejszy niż jeszcze poprzednio. Natomiast mamy okres koniunktury gospodarczej, to jest okres, w którym powinniśmy chować do skarpety pieniądze na, na, na ciężkie czasy. No, a nam się to nie udaje, jednak presja poszczególnych resortów, aby wydawać pieniądze jest bardzo duża. I minister finansów, premier, no nie jest w stanie tego powstrzymać, bo jestem przekonany, że i premier, jako no jednak finansista, i minister finansów, finansistą niewątpliwie jest. Pani Czerwińska, więc myślę, że oni doskonale wiedzą, że trzeba powstrzymywać wydatki, jednakowoż tego nie robią. I wynik jest taki, że znowu się zadłużamy. To, że relacje się zmieniają, bo się zmieniają, to trzeba przyznać. To że... zadłużenie jest coraz mniejsze. W zeszłym roku ponad zakładano, że deficyt budżetowy będzie ponad 40 miliardów złotych. W tym roku zakładamy, że będzie 28,5 miliarda. Dochody budżetu będą wynosiły 387. Ponad 387 miliardów wydatki 400, ponad 416 miliardów złotych, takie są te główne, główne liczby, ale w budżecie ważne są szczegóły, bo to jest taka cała księga wszystkich wydatków państwa. Czy warto na którąś któryś z wydatków zwrócić uwagę? Na przykład co się dzieje w, w edukacji, tak? Jakie pieniądze są przeznaczone na edukację, czy nauczyciele je jeżeli ten budżet będzie realizowany, mogą liczyć na podwyżki, a jeżeli na podwyżki, to na jakie? Znaczy, oczywiście, y, zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ale zaczniemy jednak od tych ogólnych założeń. Y Pierwsze trzeba przyznać, że założenie, pewne założenia te makroekonomiczne są w miarę konserwatywne i to, to uważam świadczy o odpowiedzialności rządu w tym zakresie. Czyli założenia, że wzrost gospodarczy będzie 3,8? Na przykład, bo przecież można by powiedzieć, a przecież będzie lepiej niż w tym roku i będzie 6 czy cokolwiek takiego. Można, można. Tutaj na szczęście... Tej pokusy nie poddali się ci, którzy planowali budżet, więc one są takie w miarę rozsądne, które, które należy uznać. Natomiast presja płacowa różnych grup zawodowych będzie oczywiście zawsze istniała i to jest normalna, zdrowa rzecz, żeby była jasność. To nie jest tak, że, że to jest coś nadzwyczajnego, zawsze to było. Rząd, chcąc, nie chcąc, będzie musiał spełniać pewne pewne tutaj czynniki. Niektóre grupy zawodowe są od dawna niedofinansowane, żeby była jasność, niektóre od bardzo dawna. Niektóre postanowiono już w tym roku, znaczy w tym, który upłynął, że będą znaczne podwyżki. Mam tutaj na myśli przede wszystkim policję, która, która nie jest w Polsce dobrze opłacana, więc teraz będzie znacząco, bo wydaje mi się, takie dość odważne były te podwyżki, znacząco lepiej. Niedobrze, że te podwyżki realizujemy z reguły nie w drodze jakiejś normalnej dyskusji, tylko ta presja musi być strajkowa. Mam nawet taki, no pewnie tu to mogę powiedzieć, taki cichy żal, że jeżeli pewne grupy zawodowe poprzez swoje związki zawodowe normalnie z rządem negocjują i starają się w drodze jakiejś takiej rozsądnej dyskusji uzyskać coś, to im się to nie udaje, trzeba dopiero awanturować się i i wynik jest taki, że bardziej skuteczne są te związki, które, które nie są przychylne zmianom w naszym kraju, wręcz przeciwnie, i, i, i oni coś wywalczą. I tak, tak było i z policjantami, i tak, tak wygląda na to, że jest z nauczycielami i, tak dalej, i tak dalej. Zacytuję, Nic dziwnego, że... dalej. to nasz dziennik, bo Światowa Solidarność nie wyklucza strajków w sprawie podwyżek nauczycieli, lider Solidarności. Po, po właściwie Solidarność bo przekształciła się w sztab protestacyjno-strajkowy. Pan Ryszard Proksa uważa, że nie ma na razie widoku na porozumienie z rządem. Tak, proszę się nie dziwić, skoro osoby, które nawet trudno nazwać związkowcami, bo według mnie pan Broniarz jest takim związkowcem jak ja, rolnikiem więc pan Broniarz jest traktowany tutaj przez władze rządowe w tym sensie poważnie, no to nic dziwnego, że Solidarność, no nie ma według mnie innego wyjścia, jak również pokazać swoje pazurki. Pomimo, że jestem przekonany, że wśród głównych działaczy Solidarności jest chęć, aby uzyskać jak najwięcej, ale w drodze bez, bez, bez rozbijania normalnego toku nauczania i tak dalej, i tak dalej. Zresztą na oświata. oświata to nie jest tylko kwestia nakładów na nauczycieli. My bardzo mało o oświacie, to może już wychodzi poza budżet, ale mówimy o tym jak są nauczane nasze dzieci i czego uczymy nasze dzieci. O świecie o... będzie okazja tak. rozmawiać. Teraz wróćmy do rozmowy o budżecie. Powiedział pan o deficycie. Ten deficyt jest w porównaniu do tych deficytów z lat poprzednich mały, ale jednak ponad 28 miliardów. To warto by powiedzieć, że 30 miliardów rocznie wydajemy na spłatę samych odsetek od tak, kredytów. Obsługę, tego, obsługę tak. kredytów, które mamy. Czy w budżecie jest zapisane, jakie jest zadłużenie Państwa, czy ta wiedza jest obecna na, dla, dla, dla posłów, czy, czy, czy mają taką wiedzę posłowie z komisji? finansów publicznych. Znaczy posłowie, którzy naprawdę tym interesują, no więc zarówno z komisji, jak niektórych innych komisji, oczywiście mają tą wiedzę. To nie jest żadna wiedza tajemna. Ja tutaj podskórnie czuję, wpada w pytaniu jeszcze drugi element, bardzo zresztą słuszny, że bardzo wielu posłów głosuje nad rzeczami, których nie czyta. I, i to jest prawda, już kilka razy ja sam z Bównicy pamiętam jedną dość skomplikowaną ustawę Miałem w ręku i zapytałem się, który z posłów ją przeczytał. Posłowie nie kłamali, bo wiedzieli, że zadam zaraz pytanie jakieś, jak ktoś powie, że przeczytał. I się okazało, że trzech posłów czytało tę ustawę. I marszałek Tyszka niedawno zrobił podobny ruch. To jest pewien problem u nas, no, ale to jest takie odrębny temat. Natomiast oczywiście pewne wskaźniki się poprawiają, to znaczy zadłużenie w relacji do ogólnych przychodów państwa procentowo jest mniejsze. Oczywiście w liczbach bezwzględnych w nominale jest większe. Jakby na to nie patrzeć, jeżeli nastąpi na kowoś jakieś zakłócenie, czyli koniunktura się zmniejszy, to ten problem będzie wyraźniejszy. Gdybyśmy mieli pewność, że koniunktura wzrost gospodarczy będzie plus minus postępował te 3-4-5% każdego roku... To faktem jest, że nie musielibyśmy się tego obawiać. To by się relatywnie tak bardzo zmniejszało, że przestałoby być znaczące. Ale tej pewności nie mamy. Gospodarka, koniunktura to jest fluktuacja. Raz góra, raz dół. Ale powiedzmy, że ten budżet żadnego czarnego scenariusza nie sprowokuje ani nie, nie przewiduje w 2019 roku. A na zakończenie powiedzmy, dlaczego pan głosował przeciw. Właśnie głównie z tego powodu, że jednak jest deficyt budżetowy, a nie musiał być. Uważamy, że stać już nas na to, tak? Tak, jak wszystkie nasze kraje sąsiednie. Czechy już od których lat mają rosnące zresztą nadwyżki budżetowe. Nas też, bo trzeba by mieć trochę więcej odwagi, aby jednak wyraźnie tutaj ukrócić niektóre wydatki i, i ten deficyt zlikwidować. Moglibyśmy być z tego dumni, bo byłby to pierwszy rząd, który który ma nadwyżkę budżetową. Zostałoby to chyba w historii w nas odnotowane. Dziwię się, że pan Morawiecki nie miał tej ochoty. Także to jest główny problem. Oczywiście są też takie pomniejsze problemy, które powtarzamy każdego roku. Uważamy, że marnujemy pieniądze na partie polityczne, że jednak każdego dnia, każdego dnia, soboty, niedzielę też wydajemy na przykład na Platformę Obywatelską 50 tysięcy złotych, napis prawie 60 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Każdego dnia dajemy pieniądze, które nie są według nas wykorzystywane na to. Na co powinny być. Wobec tego tego rodzaju wydatki są też problemem i brakuje nam odwagi w przemodelowaniu totalnym budżetu. O tym w ogóle nie ma dyskusji. W tej chwili poza budżetowych środków jest bardzo dużo. Rząd tak naprawdę ma możliwość decyzji tylko w stosunku do niewielkiej części pieniędzy publicznych. Ogromna ilość tych pieniędzy jest po prostu poza władzą rządu, a my uważamy, że rząd jest odpowiedzialny za politykę państwa. A jak jest odpowiedzialny, to dajmy mu narzędzia. A wielka część tych narzędzi jest poza jego władzą, fundusze celowe, agencje i tak dalej. Ale to czy będzie. jakaś myśl centralistyczna towarzyszy nie, panu to nie posłowi, jest, żeby centralizować. To nie jest myśl centralistyczna, bo te pieniądze i tak są centralne, tylko że poza rządem są. Poza gestii, budżetem, czy poza, poza budżetem, tak. No w pewnym sensie poza rządem, bo one są w gestii z poszczególnego ministra, a nie, a nie rządu jako całego. Polska ma być yy, niepolską Polską resortową? tylko ma być polską rządową. I, i, I nad tym trzeba by popracować. Na razie nie widzimy otwartości, abyśmy rozpoczęli dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku w net. Polityk ruchu z 15, Grzegorz Długi, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, był gościem poranku w net, ale jeszcze małe postscriptum, bo widziałem jakieś no, notowania i jakieś sondaże, sondaże nie są, nie są i tak patrzymy z dystansem na te sondaże 30% Cytuję Gazetę Wyborczą: 30% dla Prawa i Sprawiedliwości, 25% dla, dla Platformy Obywatelskiej, ale jest jedna niespodzianka, mianowicie partia, która nie istnieje. Zawsze jest taka partia, która nie istnieje, a ma wysokie sondaże. Teraz jest to partia Roberta Biedronia, może liczyć na 8% głosów, a cookies 15% PSL mają notowania po 5%. Krótki komentarz w sprawie tych notowań. Panie pośle. Znaczy, e, publikacja takich czy innych y, y, sondaży y, jest tak naprawdę elementem gry politycznej, więc do tego naprawdę musimy odchodzi odchodzić bardzo ostrożnie. Szczególnie jak Gazeta Wyborcza to pisze, to to jest tak czytelna e, ta próba budowania partii Biedronia. No, chciałbym, żeby już redaktorzy Gazety Wyborczej naprawdę starali się być jednak bardziej obiektywni i, a nie dziennikarstwo zaangażowane tak, ale w sensie moralnym, społecznym, a nie w sensie bezpośredniej dyrekt, bezpośrednim kierowaniem polityki. Te sondaże uważam, że po prostu nie są wiarygodne, więc szkoda czasu. No dziękuję za rozmowę. Grzegorz Długi, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, Polityk Ruchu Kukis. 15, był gościem Poranka wnet na zegarze godzina 7:47. Radio wnet